Dobrze, tydzień, który jest, moi drodzy, za nami, nosił tytuł Moc wiary. Moc wiary. A więc Pan Bóg chciał nam pokazać to, że tym, co prowadzi do doświadczenia Jego mocy, bo wiemy, że Bóg jest wszechmocny, taki tytuł Mu przysługuje i o tym się uczymy już od małego, wszyscy to wiedzą. Ja tak właśnie często zaczynam jakieś spotkanie ewangelizacyjne, pytam się, kto z was wie to, że Bóg jest dobry? Wszyscy podnoszą rękę, a później pytam, a kto z was tego doświadczył? I wtedy już jest mało rączek w górze. A więc wiemy, że Bóg jest mocny, wszyscy to wiedzą, że Bóg jest wszechmocny, dobry, ale mało osób tego doświadczyło, doświadczyło mocy Boga. I ten tydzień właśnie chciał nas podprowadzić do tego, już po raz kolejny, bo już tego żeśmy doświadczyli, a my chcemy to pogłębić. Słowo Boże pokazywało nam właśnie, co prowadzi do doświadczenia mocy Boga. Co prowadzi do doświadczenia mocy Boga. A więc jak tytuł nasz wskazywał, że do doświadczenia mocy Boga prowadzi co? Wiara. Tak jest. I tutaj trzeba się zatrzymać, moi drodzy, no bo słyszymy słowo wiara. Słyszymy słowo wiara. I różne mamy wyobrażenia na ten temat. Jakbyśmy się przeszli, popytali, co to jest wiara, popytalibyśmy ludzi, czy chociażby nas tutaj, to różne by padło odpowiedzi. A chcemy przyjrzeć się dokładnie, czym jest wiara i chcemy zobaczyć, jak Kościół określa wiarę, bo my tutaj nie wierzymy sobie prywatnie, to nie są jakieś prywatne spotkania, czy księdza Krzysztofa, który nie ma co robić wieczorami, aby telewizję pooglądał, tylko tutaj gromadzi nas Kościół, moi drodzy. To jest wszystko pod pieczą Kościoła, a więc chciałbym, żebyśmy spojrzeli do katechizmu Kościoła katolickiego. To jest taka niebieska książeczka, bardzo serdecznie polecam ją czasami sobie wziąć, poczytać, bardzo mądre rzeczy. I katechizm Kościoła katolickiego tak definiuje wiarę. Posłuchajcie. Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa. W ogóle chyba tej definicji się trzeba będzie na pamięć nauczyć i na następnym spotkaniu będę odpytywał. Więc jeszcze raz przeczytam. Żeby nam głęboko zapadło w pamięć i w serce. Czym jest wiara? Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. I dalej komentarz. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa. Więc mamy definicję wiary. I co jest niesamowicie ważne, że już pierwsze słówko, jakim jest tłumaczone to pojęcie wiary, wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga. A więc tu jest klucz, tu jest klucz. Jest ten aspekt osobowy, czyli aspekt relacyjny, że już na samym początku jak gdyby jesteśmy nakierowani, o co chodzi w wierze. Że wiara jest czym? Innym słówkiem można jak nazwać? Więzią, czyli relacją. Wiara jest relacją, a zaufanie jest to jeden jak gdyby z elementów tej relacji. A więc wiara jest relacją i chcemy właśnie zobaczyć, że tylko taka wiara prowadzi do doświadczenia mocy Boga. Wiara, która jest relacją. Nie wiara taka, że właśnie, że ja wierzę, że jest Bóg, w sensie, że uznaję, że wiem, że ktoś tam jest wielki, czuwa. To jeszcze nie zmienia życia, nie prowadzi do doświadczenia. Być może to już słyszeliśmy wiele razy, ale ja chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz sobie pogłębili, żeby to nam głęboko zapadło w serca. A więc chodzi nam o ten aspekt relacyjny. I zobaczcie, że w życiu duchowym większości z nas jest niesamowicie ważne takie przejście z pewnego etapu wiary do tego, o jaki nam chodzi. Bo większość z nas została wychowana w jakichś takich tradycyjnych domach, tam gdzie było wychowanie w wierze, gdzie rodzice wychowywali, czy może babcia, dziadek albo ktoś na katechezie. I tą wiarę żeśmy otrzymali od małych, od małego. I to jest wiara wyuczona w jakiś sposób, wiara nam podana przez kogoś. Taką wiarę często nazywamy wiarą tradycyjną
I to nie znaczy, że to jest coś złego, że tak ma nie być, że mamy dzieci nie uczyć wiary, nie uczyć ich pacierza na pamięć i tak dalej, że nie. To jest dobre, to jest właściwe, ale to jest pewien etap. I zobaczcie, problem polega na tym, w ogóle w kościele generalnie, że ludzie nie przeszli z tego etapu do etapu kluczowego, docelowego, czyli do wiary osobistej, pojmowanej jako relacji. O to nam chodzi, to jest cel. Ta pierwsza wiara wyuczona, tradycyjna, jest tylko takim wstępem do tego, żeby przejść do wiary osobistej. I na czym opiera się wiara tradycyjna, ta wyuczona? Ona się opiera na pewnych zasadach, na prawie, że to jest jak gdyby podstawą tego, jakieś prawo, zasady i tak jak gdyby w taki sposób tłumaczy się na przykład dzieciom, tak? Ja pamiętam, jak moja mama, kurczę, moja mama słucha tej konferencji, to będzie to wiedziała wszystko, że właśnie moja mama, no właśnie, czemu w piątek nie jemy mięsa? No bo nie, tak? Bo tak się robi, bo tak jest. Tylko zobaczcie, że to, mamo, wybacz mi, że to do pewnego momentu się kończy. Bo dziś ludzie zadają pytania. Przecież ja nie powiem moim dzieciom w liceum właśnie, że one mają nie jeść mięsa, no bo tak, bo taka jest zasada, tak? Tam się hot dogi kręcą w sklepiku teraz i w piątek wszyscy jedzą. Ja mówię do pani sklepikarki, żeby jakieś rybne wprowadziła, to może jakieś dofinansowanie bym dał w ogóle. W każdym razie i właśnie, bo większość właśnie tych moich uczniów, oni to nie są ateiści, tak? Oni wierzą. Tylko, że oni mają wiarę wyuczoną, taką tradycyjną, opartą na prawie, zasadach i oni, przychodzi taki moment, że oni tą wiarę odrzucają, bo oni widzą, że to nie działa w ich życiu, że to się nie sprawdza, że to są pewne zasady, prawo, które ma nijak się do ich rzeczywistości. I właśnie tutaj jest klucz, żeby przeprowadzić do wiary osobistej, pojmowanej jako relacji i fundamentem tego już nie jest prawo, już nie są zasady, tylko jest co albo inaczej kto? Osoba Jezusa Chrystusa, tak, o to chodzi. O to w tym wszystkim chodzi, że wiara opiera się na spotkaniu z Jezusem. I to już było chyba przy pierwszej konferencji czy przy drugiej, ale jeszcze raz to powtórzę. Benedykt XVI mówi, że wiara to nie jest etyka, to nie jest prawo, to nie jest moralność. Wiara to jest w pierwszym rzędzie spotkanie z Jezusem Chrystusem, z którego wynika później i pewna etyka, i pewna moralność, i pewne zasady. Ale one wszystkie wynikają ze spotkania z osobą. I właśnie, jak na przykład, no, nie da rady wytłumaczyć moim uczniom właśnie postu piątkowego sensu, jeżeli oni nie znają Jezusa. No co im wytłumaczyć? No to jest dla nich totalnie bez sensu. Bo post w oderwaniu od relacji, to jest w ogóle jakieś totalne takie. No to jest tak z punktu widzenia racjonalnego, to jest bez sensu, no bo po co to robić? Po co nie jeść mięsa w piątek? Po co to robić? Nie? I zobaczcie, że wszystko się opiera o relacje. Wszystko się opiera o relacje. I nawet dzisiaj właśnie wziąłem sobie do ręki tą książkę. To jest taka książka Oczami Jezusa. Bardzo serdecznie ją polecam do przeczytania. Bo właśnie ona w genialny sposób, myślę, że pokazuje, w jaki sposób uczniowie, jaką mieli relację z Jezusem i na czym to się opierało. I właśnie to jest taki fragmencik, który dzisiaj czytałem. Właśnie kiedy wszyscy oni tam siedzą, są uczniowie, Jezus, i Jezus zaprosił Piotra, żeby się przyłączył, żeby z nim usiadł i żeby z nim zjadł. Mówi do Piotra, wiem, że nic dzisiaj nie jadłeś. A Piotr tak odpowiada. Czy mógłbym jeść, wiedząc, że Ty pościsz, Panie? Zapytał Piotr, wzrokiem dając do zrozumienia, że pytanie to nie wymaga odpowiedzi. Bardzo mi się to spodobało, bo dla Piotra to było oczywiste, że on nie będzie jadł, bo widział, że jego mistrz pości. A więc załóżmy, no, dla mnie to jest oczywiste, że w piątek podejmuję post, jakieś umartwienie, ascezę, wyrzeczenie. Dlaczego? Bo w tym dniu mój Pan, Zbawiciel oddał za mnie życie. W tym dniu za mnie był bity, opluty, umęczony po to, żeby mi dać życie. I ja to wiem, bo ja to przeżyłem. I tylko w taki sposób mogę właściwie tą praktykę przeżywać, postu. I
tak się troszeczkę może uczepiłem tego, bo chciałem na tym przykładzie pokazać, że wszystko w Kościele, w wierze, każdą praktykę modlitewną, sakramenty, jeżeli tego nie przeżywamy osobowo, osobiście, to nic, to nie będzie w ogóle działało. To w ogóle nic nie zmieni i to będzie wręcz przeciwnie, to będzie powodowało, że my będziemy się cofali. Będziemy karłowaciali w życiu duchowym. I tak można by właśnie każdy, czy sakrament, właśnie najczęściej jest pojmowany jako prawo. Właśnie ludzie mówią, a że nie byłem na mszy w niedzielę i tak dalej. Ale dla tych ludzi to jest pewne prawo, zasada. A nie ma spotkania z Jezusem. I to jest prawo, które jest dla nich ciężarem wtedy. No bo to jest uciążliwe, bo po co mam tam iść? No stoję tutaj, coś śpiewają, coś dzieje, nic nie rozumiem. Tu ksiądz gada, jakieś kazanie nudne, spać mi się chce. Kiedy nie ma relacji, wszystko będzie przeszkadzało. I organista, i ksiądz, wszystko będzie. A kiedy jest relacja, we wszystkim będę odkrywać jakiś sens. A więc idziemy, moi drodzy, dalej. Chciałem pokazać, że my uczymy się cały czas tego przejścia, bo to nie jest tak, że my ciągle się tego uczymy i odkrywamy. Ciągłe przechodzenie właśnie w aspekt relacyjny. We wszystkich naszych różnych praktykach modlitewnych i tak dalej jesteśmy pewnych rzeczy wyuczeni i robimy mechanicznie, w ogóle nie widząc w tym relacji, a wtedy gubimy w ogóle sens i wtedy, co najważniejsze, co gubimy? Doświadczenie mocy Boga w tym wszystkim. Że to się zdaje dla nas jakąś ciężarem, który jest jarzmem, a które no właśnie nie działa. Więc ten tydzień nas prowadził do tego, żeby właśnie odkryć aspekt relacyjny w wierze. I że ten aspekt relacyjny prowadzi do doświadczenia mocy Pana Boga. I ciekawe, że to słowo, myślę, że pamiętacie, w zeszłym tygodniu zakończyło się tą burzą na jeziorze, czyli takim momentem kryzysowym uczniów, w którym wyszła ich słabość i tak dalej. I Pan Jezus uciszył tą burzę. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Może byśmy oczekiwali, że może sobie odpoczną troszeczkę, albo Pan Jezus da im odsapnąć, bo tutaj było ciężko, burza, prawda, a tu wychodzą, jest noc i jakiś przybiegł opętany. I znowu jakiś problem, walka duchowa. To pokazuje nam, że ta relacja nasza jest bardzo dynamiczna, że tam się ciągle będzie coś działo, że tam będą ciągle jakieś zmagania, przeciwności, walki. I jeżeli jest taka stagnacja, to się należy zastanowić, czy coś jest nie tak. Jeżeli ktoś przeżywa co chwilę jakieś zmagania duchowe, kryzysy, wątpliwości, to dobrze. Naprawdę, to jest dobrze, bo to znaczy, że ta relacja żyje, że ta relacja jest żywa, że Pan Bóg ciągle zaprasza, żeby wejść głębiej, bardziej, mocniej, tak jak uczniów. I dlatego on ich prowadzi do kolejnego doświadczenia. I to słowo pokazywało nam, moi drodzy, właśnie wiarę. Taki dość, myślę, że dość prosty był ten rozdział, w takim sensie, że mieliśmy tam tak naprawdę trzy historie w tym jednym rozdziale, z których każda gdzieś tam pokazywała pewien aspekt wiary, właśnie ten relacyjny, bo każda z tych osób spotkała się z Chrystusem i to spotkanie w jakiś sposób przemieniło ich życie. I chciałbym, żebyśmy z tych trzech osób, trzech historii sobie właśnie jakąś taką korzyść wyciągnęli dla nas. A więc komu chcemy się przypatrzyć? Tej naszej kobiecie cierpiącej na krwotok, Jairowi, tak, bo jego córka nie jest interesująca, no bo ona no, nie żyje w tym fragmencie, także dużo nas nie nauczy, przepraszam. Jest jeszcze ten trzeci człowiek, który był opętany. A więc te trzy postaci, chcę mi się przyjrzeć ich wierze, pewnym elementom i czerpać z nich. A więc mamy tą kobietę cierpiącą na krwotok. Ciekawa scena. Ewangelista wyraźnie zaznacza, że od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Co to znaczy? Czytałem w komentarzu, że to znaczy, że najprawdopodobniej ona całe dorosłe życie tak spędziła. Jeśli nie całe, to połowę. A więc ona tak żyje, w takiej udręce, w takiej męce, w takim uciemiężeniu. Bo to nie dość, że była dolegliwość fizyczna, to jeszcze myślę, że jesteśmy już tego świadomi, że to dochodziły takie kwestie kulturowo-społeczne, że ona była nieczysta,
że ona nie mogła być z ludźmi, że ona nie mogła rozmawiać, spotykać się, ona była jak gdyby wyłączona z życia. I zobaczcie, całe dorosłe życie ta kobieta w taki sposób żyła. I można się pytać, dlaczego Bóg na to pozwolił, skoro jest taki dobry? Tylko, że te pytania to są bez sensu pytania. To nas do niczego nie doprowadzi. W ogóle pytania dlaczego to są bez sensu, bo się nie dowiemy dlaczego. Ale czego nas ta kobieta uczy? Pewnej postawy niesamowicie ważnej w wierze. Ona musiała być niesamowicie cierpliwa. Cierpliwa. Że te tyle lat, ona mogła się poddać, mogła już, że ja już się, być może się nauczyła z tym żyć, że ona może tak żyć, ale była cierpliwa i ufała, że Bóg zna czas, że Bóg wie lepiej, kiedy przyjść do niej z łaską. To jest kluczowe, że Bóg wie lepiej, moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, bo właśnie, co jest korzeniem grzechu? Pamiętacie, ja już to też wiele razy powtarzałem. Trzy słowa, które są korzeniem każdego grzechu. Pamiętacie? Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. A ta kobieta pokazuje, że Bóg wie lepiej. Że Bóg zna czas. Że Bóg wie, kiedy przyjść z łaską. Że Bóg wie, kiedy uzdrowić. Że Bóg wie, kiedy dotknąć. Bóg wie. I ta scena to pokazuje, że czasami, no właśnie po ludzku, nie rozumiemy, dlaczego Bóg nie przychodzi z łaską. Dlaczego Bóg tego kogoś nie uzdrawia? Tyle lat. Dlaczego? No nie wiemy, a może właśnie dlatego, że Bóg czekał, aż to uzdrowienie będzie w tym wielkim tłumie. I może w tym tłumie ktoś potrzebował widzieć ten znak i ten znak go doprowadzić do relacji z Jezusem. Nie wiem. Bóg wie dlaczego. A więc to jest, moi drodzy, postawa, której uczy nas ta kobieta, właśnie takiej świadomości, że Bóg wie, kiedy przyjść, że Bóg się nigdy nie spóźnia, że Bóg zna czas, On wie, kiedy przyjść. Nam się po ludzku wydaje, że właśnie, że Bóg się spóźnia, że Bóg nie widzi, że Bóg nie czuwa, a właśnie Bóg ma inny czas niż ten nasz ludzki, bo to inaczej widzi. Bóg się nigdy nie spóźnia, choćby nawet nam po ludzku się wydawało, że się spóźnił, to nie jest prawda. Nie jest prawda, On wie, kiedy przyjść. A więc ta kobieta uczy nas cierpliwości w tej relacji, że Bóg wie lepiej, kiedy przyjść, kiedy co nam dać. Idziemy do kolejnego naszego bohatera opowieści, czyli Jaira. Czego uczy nas ten człowiek? Myślę, że on nas uczy wytrwałości mimo przeciwności. To jest taka wytrwałość w wierze. W tym fragmencie wyraźnie to widzimy, że on spotykał przeciwności ciągle. Że to nie jest takie proste, ta jego historia. Że tu go odwodzą, mówią, nie idź, ona już nie żyje, po co będziesz mu zawracał głowę, później przychodzą, wyśmiewają. Zobaczcie, że on w ogóle na to nie zraża. Nie zraża na opinie innych, na genialne rady. Nie zawracaj głowy nauczycielowi, bo ona już nie żyje. Po ludzku mają rację, no nie żyje. Ale właśnie to było ciągle ludzkie spojrzenie. I to mi się strasznie w nim podoba, że on nie słuchał. Nie słuchał ludzi, którzy byli wokół niego, nie słuchał świetnych doradców, że po co zawracać głowę Panu Bogu. Nie słuchał tych, którzy wyśmiali Jezusa i Jaira. Wyśmiali, to jest też, bardzo mi się podoba ten fragment, że my będziemy wyśmiani, że jeżeli wchodzimy w autentyczną relację z Jezusem, to i takie przeszkody się pojawią, że ktoś po prostu nas wyśmieje, powie, że ty jesteś nieżyciowy, że dzisiaj tak się nie żyje, że dzisiaj to nie to, że ty jesteś ciemnogród, staroświecki i tak dalej, że ludzie będą cię wyśmiewali z powodu twojej wiary. Czy nie wiem, w szkole, w pracy, w środowisku, że... Ale zobaczcie, czego nas uczy Jezus i Jair, jaka genialna postawa. W ogóle się tym nie zajmuje. Nawet nie podejmują, jak gdy spływa po ich jak po kaszce, że w ogóle się tym kompletnie nie interesują. Niech się śmieją. Co z tego? Niech się śmieją, bo ja wiem, że wytrwała wiara prowadzi do doświadczenia mocy Boga i o tym się przekonał Jair. Że nie zważą na to, co mówią inni wokół niego, jakie mają świetne rady dla niego. Wiedział, że wytrwała wiara, ufna,
prowadzi do doświadczenia mocy Boga i oczywiście tej mocy doświadczą. I to jest to, moi drodzy, czego nas uczy Jair, czyli takiej wytrwałości mimo przeciwności, wytrwałości w wierze. Do niego Jezus mówił: nie bój się, wierz tylko, nie bój się, wierz tylko. I to nie jest tak, że nie będziemy odczuwali czy lęku, strachu, czy zniechęcenia, że uczucia będą. Zobaczcie, nie bój się, a wierz tylko. Wiara jest postawą, jest decyzją. Wiara nie jest uczuciem. Wiara jest decyzją, przylgnięciem rozumu i woli, tak jak słyszeliśmy w definicji. A więc Jair też nam pokazuje to, że różne uczucia w nas będą. I my też uczymy się tego oddzielać, jak gdyby tak wewnętrzną segregację zrobić. Dobrze, to są uczucia, one są we mnie, one są dobre, one coś znaczą, ale ja mam rozum i wolę. Ja się kieruję tym, moim rozumem i wolą, danymi od Pana Boga. Przylegam do Boga, tak jak w tej definicji, przylgnięcie rozumu i woli. Tego nas uczy Jair. I czego nas uczy, moi drodzy, ten człowiek, który był opętany, a już później nie był? Do czego go zaprosił Jezus? W ogóle właśnie to jest ciekawe, że on chciał iść z Jezusem, a Jezus mu powiedział: nie, nie idziesz ze mną, tylko powiedział mu: wracaj do domu, do swoich i opowiadaj o tym wszystkim, co ci się wydarzyło, co ci uczynił Pan. A więc do czego został zaproszony? Do tego, żeby się dzielić, żeby tym doświadczeniem się podzielić. I to jest niesamowicie ważne, że wiara mnoży się przez dzielenie. To już też kiedyś mówiłem. To jest matematycznie bardzo poprawne. Jeszcze raz powtórzę. Wiara mnoży się przez dzielenie. Wiara mnoży się przez dzielenie. Że kiedy ja się dzielę wiarą, to ona w dziwny sposób się pomnaża. Ona się umacnia i właśnie jeszcze bardziej to prowadzi do doświadczenia mocy wiary. I to nam też pokazuje, w jaki sposób mamy to robić. Bo właśnie często słyszymy w kościele, żeby idźcie i głosić. Na przykład niedawno było takie hasło w ogóle roku całego, że mamy głosić, że jest napisane tak w Ewangelii, że Jezus nas posyła, żeby głosić i tak dalej. Czujemy taką presję, a czasami nie bardzo wiemy, w jaki sposób to robić. W jaki sposób to robić. A więc tu jest bardzo prosto opisane. Co mamy robić? No opowiadać to, co mi Pan uczynił. Tyle. Z jednej strony takie proste, ale z drugiej strony tak trudne. I właśnie tym jest ewangelizacja dla nas, dla was, którzy żyjecie w swoich środowiskach, w pracy, dzielić się tym, co mi Pan uczynił. I w jaki sposób? Myślę, że to jest też niesamowicie ważne, żeby robić to w sposób roztropny. Roztropny. Że czasami jakimś taką nachalnością mówienia komuś o Bogu możemy kogoś zniechęcić. Że gdyby mądry taki ewangelizator patrzy, gdzie jest taka przestrzeń otwarta, w którą można właśnie podzielić się dobrą nowiną o Jezusie. A więc kiedy to robić? No właśnie czasami, kiedy no ktoś nas zapyta, a jak ty to robisz, że ty masz w sobie taką radość? Jak ty to robisz, że ty masz tyle problemów, a widzę w tobie taki pokój? To jest w ogóle sytuacja stuprocentowa do tego, żeby wygłosić dobrą nowinę. No jak ja to robię? Nie ja to robię, to robi Jezus, z którym ja żyję, z którym ja jestem w relacji, którego słowem się karmię, którego przyjmuję w Eucharystii. To jest moment do ewangelizacji właśnie. To są, kiedy ktoś tak pyta, to znaczy, że jest otwarty. Bo czasami my możemy sami kogoś zamknąć naszym takim ładowaniem innym tej właśnie ewangelizacyjnej strawy, na którą ktoś nie jest przygotowany. Dlatego ja tutaj właśnie zaznaczam o takiej wielkiej roztropności, że czasami wyczuwamy, że jest taki moment, że to jest właśnie to. I warto wtedy zrobić taki krok wiary, czyli po prostu podzielić się tym, co mi Pan uczynił. No, ufam w to, że każdemu z nas coś Bóg czyni, że skoro się modlimy, codziennie rozważamy, to Bóg coś robi w naszym życiu i zaprasza do tego, żeby się tym podzielić. Zobaczcie, moi drodzy, że to jest też ciekawe, że w czym objawiła się moc Pana Boga? Co łączy te trzy przypadki, kiedy spojrzeć na nie tak razem? No, łączy je jakaś tragedia, jakaś trudność, jakieś zmaganie, choroba, trudności natury duchowej. I to jest właśnie to,
że Bóg pokazuje, że moc Boża gdzie się objawia? Właśnie w słabości. I znamy to zdanie z listu do Koryntian, drugi rozdział, drugi list do Koryntian, rozdział 12, 9 werset. To jest jedno z moich ulubionych zdań, że Bóg mówi: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Że właśnie najmocniej doświadczamy Pana Boga w tych miejscach, gdzie po ludzku by się wydało, że one są najbardziej bez sensu. I tego się nie da wziąć na logikę ludzką i tego się nie da ogarnąć rozumem, jakoś tak wytłumaczyć, ale po prostu tak jest. Właśnie w tych przestrzeniach, gdzie najbardziej nie domagamy, gdzie są nasze wady, gdzie są nasze grzechy, słabości, choroby, to właśnie tu się możemy spodziewać, że Bóg objawi swoją największą moc właśnie w tej przestrzeni. I jeszcze na koniec tak chciałbym powiedzieć, bo jest taka tendencja dzisiaj w Kościele i w ogóle wśród wierzących takiego wielkiego poszukiwania takich cudowności, że właśnie ludzie jeżdżą od spotkania do spotkania, tu taki charyzmatyk, tu taki uzdrowiciel, tak i ciągle, żeby się właśnie coś niezwykłego, coś spektakularnego. I jasne, że Bóg czasami daje. Jasne, że Bóg czasami daje, czy kogoś uzdrowi. Mamy tutaj przykład jednego z animatorów naszych. Kolanko bolało, już nie boli, jeździ na nartach. I są, to nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją. Ale trzeba uważać na takie trzeba siebie badać, w sensie swoje serce, czy ja nie poszukuję tego ciągle, że ciągle chcę się, tak mówiąc brzydko, nachapać tymi cudownościami. A to może być często właśnie jakaś taka pułapka, że w tym wszystkim może nawet Boga nie ma tak naprawdę. Święty Ignacy mówi takie zdanie, które dla mnie jest w ogóle genialne, że wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli niż wskrzeszanie umarłych. Wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli niż wskrzeszanie umarłych. To jest jak gdyby esencja wiary, relacji z Bogiem, do tego dążymy. Do czego? Właśnie, żeby już... To jest cel, że się zapieram w samego siebie, że moje ja, mój stary człowiek, moje pragnienia, moje myśli, tęsknoty, to wszystko umiera i rodzi się Chrystus. I czy są w tym cudowności? Mało. Czy to jest trudne? Bardzo. Czy to jest wymaga walki? Niesamowitej. I to jest tak naprawdę to, do czego jesteśmy zaproszeni. Czyli takie właśnie w tym będzie się objawiała największa moc, wtedy, kiedy ja potrafię zaprzeć się siebie w relacji z Jezusem. Zapieram się siebie, mojego ja, moich pragnień, tego, co mi się wydaje i w to wchodzi Jezus i on się właśnie tam, gdzie stary człowiek umiera, moje stare ja, tam się rodzi Chrystus i tam jest właśnie największe doświadczenie Jego mocy. I właśnie taka relacja, więc taka wiara, czyli wiara pojmowana jako taka relacja, prowadzi do doświadczenia mocy Pana Boga.